Hello, hello, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta, kolejny odcinek Assassina, od razu zaczęty po poprzednim odcinku. 12. sekwencja, oblężenie Forli, no i tutaj bronimy Kataliny Sforcy i Nicole Machiavelliego i próbujemy odbić Forli. Gra niestety mnie tu po prostu cały czas forsuje, nie mam, wiecie, możliwości przerwania rozgrywki. Znaczy, zdecydowania sobie, kiedy z daną misję zrobię. Tylko muszę po prostu przejść naprzód. No więc przemy naprzód, tak naprawdę. Okej. Chyba wszyscy. No to możemy iść dalej. Ha! Nie, myślałem, że zabiję tą babkę jednym ruchem, ale nie. Naprawdę tym nożem zajebiście idzie. Takich, wiecie, takich słabiaków, nie? Takich słabych wrogów to idzie po prostu zajebiście, bo non-stop finisher za finisherem leci, tak naprawdę. No i co tu? Gdzie teraz? Ja pierdzielę, to są tylko goście, którzy pilnują jakiegoś tam przejścia. Oni tu byli od zawsze. Właściwie to powinni w tym momencie być ci ludzie tej z Katariny Sforcy. Skoro oni są ochroniarzami z tego miasta, no ale dobra, nieważne. Aha, on ją napierdala, a ja nie zauważyłem. Dobra, możemy iść dalej. Gdzie teraz? Prowadźcie. Słucham? Jak? Kiedy? Dobra, w takim razie wyciągnę ten cholerny nóż, bo idzie tym najszybciej, najsprawniej, ładniej, najefektowniej i najefektywniej, więc... Aha, ten też ma nóż po prostu, tak? Boże, ale jak będę trzech na raz atakował, no to nie da rady, tak? Okej, ładnie. Dobra. Boże, ta Katarina obrywa i to ostro. Ja mam nadzieję, że ona dożyje. Po prostu schwytałem za zbroję i podrżnąłem mu gardło. Kurwa, czy my się nie wracamy właśnie? No, wracamy się. A Boże, długo jeszcze tak będę musiał z nimi się napierdzielać? Chciałbym na nich porobić finishery, ale... O. No nie, no jeszcze... Porzucamy nożami w nich, bo już po prostu masakra. Okej, udało się. Gdzie dalej? Cały czas po prostu schodzimy z tej trasy, którą powinniśmy iść. A jest coraz gorzej. Katarina już nie ma zbyt dużo życia i zostało nam dwóch żołnierzy. No, w pizdu. No, bez jaj, no dlaczego ja nie mogę...
Kurwa, dobra, nie, pierdolę. To jest głupie, wiecie? Bo normalnie zawsze w takich sytuacjach, jak się napierdalają, mogę robić te ciche zabójstwa swoje, a teraz nie. Dlaczego? Bo tak stwierdziła gra. No więc muszę wytłuc po prostu ile się da. Boże święty. No za chwilę zginie. Nie mogę na to pozwolić przecież. Chodź tu gnoju. No. Żeby nie było. Okej, tu mam nadzieję, że na mnie zaczekają, a ja coś tu sam zrobię. Cholera jasna. O, czego się ładnie udało. Tych już się nie uda, no ale nieważne. Będę ich ciachał ile się da. Bo jakbym czekał na kontry, to bym kurwa na jedną walkę musiał poświęcić 3 odcinki. Aha, okej, okay. Jeszcze nie zabiliśmy wszystkich, ale już mogę się dostać do twierdzy. Super. Bambini! Bambini. Where are Bianca and Ottaviano? Forgive me, signora. They were playing outside when the attack began. I don't know where they are. Reinforcements from the mountains! They are breaching the citadel! Ezio, don't let those bastardi get in here! With me! No, nieźle. Obrona twierdzy, obrona twierdzy. Obroń twierdzę przed wszystkimi atakami. Okej, okay, co ja mam teraz zrobić? Aha, mam się po prostu z nimi napierdalać, tak? O, ale o dziwo mam petardy. Ale dobra, właściwie to wcale nie jest tak źle. Możemy się z nimi ponapierdalać trochę. No dawać. Spamowanie przycisku, fuck yeah. To nie czy dużo będzie. Oni znowu obrywają? Myślałem, że już nie będzie. Cholera jasna. To oni gdzieś tam się napierdalają, tylko ja kurwa nie wiem gdzie oni są. Niech nie widzę. A weź spierdalaj, koleś. No wyciągnę tą broń. Świeł się kurwa przyczepił i co? Dobra, tam jest jakaś jedna osoba. Tam jest... What the fuck, gdzie oni poszli, no? Tu mam w ogóle nie wiem do czego to służy. A jakieś wejście mam dziwne. No właśnie. Dobra jest. Okej, okay, zabiłem go w powietrzu. Teraz będzie ciekawie. No jasne, straciłem całe życie. Czemu by kurwa nie? O Boże, to będzie masakra. To będzie masakra, bo tu nie mamy nic innego robić, tylko po prostu się napierdalać. A ja w Assassinie wcale nie jestem fanem takiej tego typu rozgrywki, bo wolę faktycznie ich sobie... A, pozostało 10 atakujących. On już nawet kurwa nie chce odskakiwać, no. Chciałem powiedzieć, że wolę faktycznie nawet na takiego hardcora, to znaczy rzucić petardą i
i ten. I powyżynać wszystkich, ale faktycznie w taki zajebisty asasyński sposób, a nie kurwa napierdalanie się na miecze. Okej. Okay. Aha, i teraz tam jeszcze są, tak? Jakaś kobieta. Nie wiem, myślę, że to jakaś kobieta nie żyje. To tylko żołnierz. Eto spoko. Okej. Okay. No i koniec. Nareszcie. Dobra, na twierdzę. Ciekaw jestem wręcz ile... Nie o to mi chodzi. Zapinam, że jak wyjdę z mapy, to wchodzę do menu. Wyposażenie, mapa, dna. Pokaż mi ile mam dna. 11, 12, 12. Aha, no i tu będzie ich... Kilka, tak? Jeszcze raz, dwa, trzy, a ten nie wiem dlaczego mam tak nie, że mam takie otwarte to. Raz, dwa, trzy jeszcze zostaną. No dobra, no to ciśniemy dalej. O, teraz mam przerwę, wow. I co to jest? Chwileczkę, bo tu mam wspomnienie. Okej, okay, a to jest co? Wspomnienie specjalne. O to chodziło. Ja bym zobaczył to wspomnienie specjalne właściwie. Kurde, a mi się pierdoli dzisiaj sterowanie, masakra. Nie wiem, to wspomnienie specjalne zobaczył. O co to chodzi? Idźmy tam, idźmy tam. W takim razie. Na razie oni sobie chyba poradzą bez nas. Dawać skakać. Widzieliście, to wylądował idealnie na łódce, nikomu się nic nie stało. What the fuck. No ale tak jak mówię, do tej pory po prostu gra mnie forsowała strasznie po to, żebym robił tylko i wyłącznie fabułę i nie mogłem odmówić w ogóle. To jest najśmieszniejsze. Zobaczymy, co z tym wspomnieniem specjalnym jest. Tak lub nie tak. Kurde, zanim ja tam dojdę. Masakra, ale może konia. Powinniśmy jakieś konie znaleźć przy bramie albo... Albo kiwie, co? Tak, wiem co, na co pozwala ten znacznik. Dziękuję, tak, już się kurwa dowiedziałem. Ostatnio. I chcę tą wiedzę swoją teraz wykorzystać w praktyce. Jest i kuń. Na kuń. Jest. Z jakim normalnie siwą grzywą, zajebisty. Dobra. Koń wiedźmin. Dawaj, biegaj, a nie. Ci ludzie naprawdę nie widzą, że koń jedzie, tylko muszą się wpierdalać. Nie mogą się odsunąć. Jak myślałem, to jest tutaj na wieży. Pewnie muszę wejść do góry teraz. Tu to wejście było tak zrąbane. Pierwszym razem to w ogóle nie wiedziałem, co ja mam tu zrobić, żeby tam wejść. No idzie. No i do góry. Jeszcze wyżej. Używaj map do szukania celów, zadania, bla bla bla. GPS w folderze map Animusa. Boże święty. GPS w Assassinie. To jest zajebiste. Jest po prostu świetne. Dobra, zobaczmy co to jest. O, machina latająca. Okej, okay, skupić się na przeciwniku i go kopnąć, tak? Nie bardzo rozumiem, co mam robić.
powinienem latać nad ogniskami. Ale te ogniska akurat nic nie dadzą. Nie mam pojęcia, co mam robić. Co mam, kurwa, wlecieć w tamtego kolesia, który tam jest, i go kopnąć? Okej. Najlepsze to jest to, że gra w ogóle mi nie mówi, co ja mam zrobić. Czy jaki jest cel tych moich teraz podniebnych włajarzy? Wiem, jest. Okej. Nie ma to jak połamać sobie te skrzydła jeszcze teraz. Zajebiście. Czemu ma, kurwa, służyć to zadanie? Co ja mam w nim zrobić? O chuj w nim chodzi? Nie mam pojęcia, bo gra mi nawet, kurwa, nie powiedziała. Masz tu zadanie specjalne. I chuj, i co w związku z tym? Co, kurwa, w związku z tym zadaniem? Jaki jest jego cel? Co trzeba zrobić? Kiedy ono się kończy? Nic nie jest, kurwa, powiedziane. Ja pierdolę, kto to wymyślił. Dobra, wiecie co? Wrócimy do tej fabuły. I najwyżej opierdolimy to zadanie. Z góry na dół. Jeżeli zadanie polega na tym, że ja sobie mogę, kurwa, polatać latającą machiną i pokopać wrogów w locie, to naprawdę ja się cieszę, że takie zadanie dodali, ale nie mam ochoty go w ogóle rozgrywać. Więc wyjebane. Teraz muszę przejść znowu na drugą stronę miasta, żeby do tej cytadeli się dostać. No i tak sobie wymyśliłem, kurwa, polatać, no, polatać, polatałem. Dawaj do przodu. Która jest godzina? No, nie wiem, czy tutaj skończymy to, czy nie skończymy, ale wezmę i ten. Muszę się zwiedzić do spania, bo już zmęczony jestem. Jutro ostatni dzień do roboty. Tak, wiem, że mam chujowy znacznik, który mi nic nie daje. Nie wiem, może nie skończę jeszcze tego teraz, w tym momencie. Bo powiedzmy, że jest tak, no, 20 minut odcinka mniej więcej. Tak za 10 minut chcę skończyć jeden odcinek. Jak mi się uda, no to może jeszcze zobaczę, co to za dodatkowe zadanie gdzieś po necie, poza odcinkiem, jak skończę. What a pleasant surprise! I take it you would be the Orsi brothers. Ludovico and Checco at your service. Ludovico and Checco. Where are my children? Let them go. Of course, signora. We'll happily give them back for something of yours. A certain map and a certain apple, brother. See? A certain apple indeed. Or shall I slice your baby's necks ear to ear? Bastardi! You think you can threaten me? I'll give you nothing! You want my children? Take them! I have the instrument to make more! When you change your mind, they'll be in the village outside the city! You have 1 hour! Mogę sobie zrobić następne. Zróbmy teraz następne. Can't ask you to sacrifice your children. Nobody's sacrificing anything. Go get them back for me, Ezio. Dobre. You have my word. Tutaj zblefowała. Keep this safe. Tu zblefowała, a teraz idź mi ratuj dzieci. Ojciec. Ojciec chrzestny. Dobrze. Będę ojcem chrzestnym. Dobra. 10 minut mamy. Odnać Biankę Riario. No i dupa.
Aha, i mam dwójkę uratować dzieci. Znaczy to wiem, nie, ale tak mi pokazuje. Jedno uratowane dziecko, drugie uratowane. Kurwa, żołnierze tu są jeszcze, przecież wytukliśmy ich, no. W dupie teraz dupcem stąd. Gdzie mnie to w ogóle prowadzi tak naprawdę? Aha, do tej wioski, tak? Czyli muszę tylko się przez miasto przebić. No to nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Nie, 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 nie. Nie, złaś, kurwa, nikt ci nie każe przeskakiwać na jebane, kurwa, mury obok. Po prostu zejdź. Wciskam jeden przycisk, który oznacza zejdź. Co powinna groza zrobić? Znaczy, co powinien bohater zrobić? Zejść. Co robi? Kurwa, przeskakuje sobie. Tępy chuj. Czy wiecie co? Problem, wiecie, na czym polega z Assassinem tak naprawdę? Gra, ale to nie tylko z Assassinem. W Far Cry jest dokładnie to samo. I to nieważne, że ten Assassin jest stary, a Far Cry jest prawie praktycznie najnowszy. No bo to trójka, o trójce mówię, nie? Czwórka za niedługo wyjdzie, ale trójka nie jest tak bardzo stara. Wiecie, jaki jest problem? Problem jest następujący. Gra zapamiętuje wszystkie nasze kontrolki, które wciśniemy, ale albo nie wykonuje pewnych rzeczy, albo wykonuje je dopiero z opóźnieniem. I coś, co w danej chwili chcemy, żeby zrobiła gra, nie robi tego. Po czym, w momencie, kiedy już nie chcemy, by to... Nie chcemy, żeby to gra robiła. Pięknie. Nie chcemy, żeby gra czegoś robiła, to już robi. Tak. Okej. Uciekaj, dziewczyno. Zabij Ludovico. Przydałby się kuń. Ale nie widzę kuni. Więc biegniemy do latarni morskiej. A gdzie jest drugi brat? Bo co, mam tylko jednego zabić? Myślałem, że przebiegnę po tym, a ten... No dobra, nieważne. No i co? Lulz, debile. Już idę. Idę, gnojku mały. Jeden. Co mi teraz przypomina scenę z Gry o Tron, z pierwszego... No skurwysyny głupie, no. Dobra, chcecie tak pogrywać? Proszę was bardzo. Możemy się teraz pobawić w ten sposób, że rzucę wam, kurwa, dymek, a wy będziecie, kurwa, ginąć. Niesamowite, jak to się dzieje? Wszyscy umierają, nie? Teraz wam, kurwa, miło tempechuje? No. Mam nadzieję. Teraz już nie ma kto we mnie rzucić kamieniem. Rzućcie teraz, skuki syny głupie, no. No ale to jest dzieciak. To jak ma się zachowywać, jak nie jak dzieciak? Kurwa, spierdala ten mi żołnierz, no. Dobra, chuj. Chciałem go, wiecie, zdjąć tak ładnie, ale to nie miało sensu. No i tyle było z tego brata. Katerina była fool
to send you? Or are you the fool, dying for a handful of change? Was it worth it? More than you know. The Maestro gains his prize because of me. Muori col tuo orgoglio, per quanto vale. Requiescat in pace. A, jest tu dzieciak. No ale gdzie jest ten drugi brat? Grazie, signore. Grazie, grazie. Ojciec chrzestny. Dobra, wiecie, bo tak widzę ten. Może się... No czekajcie, teraz mi się ten znacznik przemieścił. Aha, w innej latarni morskiej. To kurwa, tak samo się na nie wchodzi, ja są w innym miejscu. Dobra, wiecie co, ja skończę sobie tutaj ten odcinek, wiecie, i spróbuję się, nie wiem, doczytać, o co chodzi z tym wspomnieniem specjalnym. O co z nim chodzi, żebyśmy mieli... Jaki jest cel tego, tej rzeczy? I sobie po prostu na początku następnego odcinka spróbujemy może to zrobić, jeżeli to ma sens. Jak nie, to oleje. No i skończymy sobie to. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie, że możecie ocenić ten film. Piszcie komentarze. No i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć. Nara.